Witaj w kąciku wiedzy Tatrzańskiego Parku Edukacyjnego. Ja nazywam się Kasia i dzisiaj opowiem Ci o modrzewiach. Czy odwiedzając nasz park zwróciliście uwagę na rzeźby zwierząt towarzyszące Wam zwiedzaniu? To piękne dzieła sztuki, wszystkie wyrzeźbione na nasze specjalne zamówienie. Powstały z jednego z najpopularniejszych gatunków drewna w rzeźbiarstwie, z modrzewia. To piękne drzewo, iglaste, a jednak gubiące igły na zimę. Ma cechy, które sprawiają, że zarówno rzeźby, jak i konstrukcje z niego stworzone są bardzo trwałe. Drewno modrzewia jest ciężkie, twarde i wytrzymałe i łatwo łupliwe. Do tego ma piękny czerwony odcień. Jego zalety sprawiają jednak, że jest dość trudne w obróbce. Rzeźbiarz czy cieśla musi się nieźle napracować, aby stworzyć piękne modrzewiowe konstrukcje. Co ciekawe, modrzew wykorzystywany był już w starożytności, m.in. do budowy mostów. W średniowieczu jako drewno wykorzystywane było na przykład jako deski pod obrazy takich mistrzów jak Rafael Santi, a Rembrandt i Rubens malowali farbami stworzonymi na bazie modrzewiowej żywicy. Budowle wykonywane z modrzewia są bardzo trwałe. Świetnym przykładem jest perła podhalańskiej architektury, czyli zabytkowy kościół w Dębnie, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zbudowany właśnie z drewna modrzewiowego i jodłowego. Wracając jednak do Zakopanego, warto wiedzieć, że tradycyjna góralska chałupa jest najczęściej zbudowana z drewna świerkowego. Jest ono równie trwałe, ale dużo łatwiejsze w obróbce ze względu na swoją lekkość i miękkość. Te cechy powodują, że wykonuje się z nich przedmioty wymagające dużej precyzji, np. skrzypce. Do tego jest odporne na działanie szkodników i grzybów. Popularność tego drewna w podhalańskim budownictwie ma również związek z powszechnością występowania tego drzewa w tutejszych lasach. Budowa góralskiej chałupy to jednak temat godny osobnego odcinka. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na nasze social media i stronę www, gdzie na bieżąco informujemy o naszych aktualnych poczynaniach. Zachęcamy także do odwiedzin i zadawania pytań naszemu zespołowi w Tatrzańskim Parku Edukacyjnym. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.